dobry, witajcie, drodzy widzowie. Przed nami kolejny raport Ani Architektury. Aniu, już na początku chciałem Ci podziękować za Twoje raporty i za to, że mogę je czytać dla naszych widzów. No i zmierzam wprost do czytania. Raport energetyczny czerwiec 2024. Wejście w wyższy poziom mocy. W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości oraz ziemską rachubą czasu. Choć wszystko i tak dzieje się niedualnie, w teraz. Niektóre zjawiska opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Skupiam się głównie na liniach wzrostowych. Ci, co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać sercem. A ja tylko dodam, i warto słuchać sercem. Punkt pierwszy. Na początek syntetyczne podsumowanie maja i końca kwietnia. Maj obfitował w silne i skumulowane doładowania energetyczne, dzięki którym możliwe było realne uzdrawianie przestrzeni osobistej, o czym pisałam w poprzednim raporcie. U jednych uzdrawianiu dosłownie podlegało ciało fizyczne, u drugich przestrzeń relacyjna, a u jeszcze innych na przykład przestrzeń zawodowa. Stopień uzdrawiania zależny też był od linii czasowej, a raczej stopnia oczyszczenia własnego pola energetycznego i powiązanej z tym możliwości przepuszczania określonej ilości energii źródłowej. U ludzi z linii wzniesienia oraz już przebudzonych ludzi z linii środkowej maj przyniósł bardzo dużo ożywczej energii, powodującej realną poprawę w określonych obszarach życiowych. Zaś u ludzi nadal nieprzebudzonych z linii środkowej oraz linii upadającej te silne doładowania energiami wywoływały coraz mocniejsze osadzanie się w ego umyśle, co powodowało blokady w przepływie energii i w konsekwencji zamrożenie empatii i odczuwania sercem, wzrost lęków, złości, agresji, spadek witalności w ciele czy pogorszenia sytuacji w określonych obszarach życiowych. Syntetycznie miniony okres od strony energii wyglądał następująco. Pomiędzy 22 i 24 kwietnia dopłynęły mocne energie uruchamiające procesy na maj, opisane w poprzednim raporcie. Odczuwalne to było jako wyraźny nacisk na czakrę korony, trzecie oko oraz czakrę serca, dający momentami dosłownie odczucie przeładowania energetycznego, a nawet nudności. 25 kwiecień do 26 kwiecień. Doświadczaliśmy pięknych energii, w moim postrzeganiu koloru różowo-fioletowego, dających subtelne odczucie ciepła na czakrze serca oraz delikatnego mrowienia na czakrze korony. Było to połączenie energii miłości bezwarunkowej z energiami przynoszącymi większe zrozumienie. Energie te przyniosły spokój, lekkość, bystry i szybki umysł, a na poziomie ciał fizycznych, szczególnie u ludzi mających dar uzdrawiania, dały odczucie pulsującego ciepła oraz gorących, a nawet palących, suchych od środka dłoni. Był to efekt zwiększonego przepływu energii przez ciało. 27 kwietnia. Ponownie pojawiły się mocne energie odczuwalne od czakry korony aż do czakry serca. U wielu ludzi mogło wywołać to odczucie lekkich zawrotów głowy, ogólnego rozkojarzenia. Odczucie to było tym mocniejsze, czym bardziej zabrakło równowagi i uziemienia. I tu mała dygresja. Szczególnie w aktualnym czasie warto zwrócić uwagę na równowagę. Jest bowiem cienka linia pomiędzy niekończącym się rozwojem duchowym i oczyszczaniem, wziętym w cudzysłów,
oraz permanentnym tkwieniem z poziomu ego umysłu we wzorcu ofiary, lęk, poczucie braku, a przepływem życia jako takim możliwym wtedy, gdy wyjdzie się z ego umysłu dzięki uwolnieniu tego, co już nie służy. Życie wymaga bardzo mocnego ugruntowania i połączenia z energiami Ziemi, działania, bycia, doświadczania, ruchu ku przodowi. W przenośni można powiedzieć, że życie w odróżnieniu od wegetacji wydarza się tylko żywym, w znaczeniu połączonym z czakrą serca, energią żeńską, ziemią i wibracją życia. 28 do 29 kwietnia. Zeszła fala energii krystalicznych, która była preludium do wejścia w wyższy poziom mocy, o czym będę pisać w niniejszym raporcie. Na poziomie ciał fizycznych odczuwalne to było jako napór na czakrę korony i trzecie oko oraz zawroty głowy, ale jednocześnie odczucie czystych zatok, gorąco w sercu, ale też odczuwalny niepokój w okolicach grasicy splotu słonecznego. Niepokój ten mógł być tym większy, czym większy jednostkowy opór przed opuszczeniem własnej strefy komfortu. Dodatkowo samego 29 kwietnia pojawiło się mocne mrowienie w górnej części kręgosłupa. Pomiędzy 30 kwietnia i 14 maja. Okres ten przyniósł serię skumulowanych i bardzo mocnych doładowań energiami powiązanych z kilkunastoma naprawdę silnymi rozbłyskami słonecznymi. Osoby sensytywne w czasie poprzedzającym rozbłysk i w czasie rozbłysku mogły odbierać to jako potężne gorąco przechodzące przez ciało doładowanie energiami, połączone z lekkim niepokojem w splocie słonecznym grasicy, opuszczanie strefy komfortu. W związku z mnogością energii okres ten opisuję syntetycznie poniżej. I tu mała dygresja 1. Rozbłyski słoneczne, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy aktualnie w okresie podwyższonej cyklicznie aktywności słonecznej, są czymś naturalnym i okresowo normalnym. Co więcej, w najbliższym czasie będą się one nasilać, aż do rozbłysku kulminacyjnego, po którym nastąpi stopniowe wygaszanie tej aktywności i przejście do kolejnego cyklu słonecznego. Rozbłyski te powodują, że do naszej planety docierają liczne energie, między innymi dzięki którym następuje wzrost poziomu świadomości i transformacja rzeczywistości jako manifestacja tego wyższego poziomu świadomości w realnych działaniach ludzi w materii. I tak należy je traktować. Wyłącznie informacyjnie jako uzasadnienie określonych procesów. Natomiast skupianie nadmiernej uwagi ego umysłu i nadawanie temu emocjonalnej wartości może być kolejną pułapką i czynnikiem zewnętrznym, który odciąga człowieka od jego wnętrza, osłabiając tym samym osobistą moc. I mała dygresja 2. Celem łatwiejszego zrozumienia kolejnej partii tekstu dodam, że rozbłyski mają różne natężenie. Ja wspominam tylko te bardziej znaczące z punktu widzenia procesów globalnych. Rozbłyski klasy X są mocniejsze od rozbłysków klasy M. Natężenie danego rozbłysku pokazuje dodatkowo liczba umieszczona obok litery. Czym wyższa, tym rozbłysk w ramach swojej klasy mocniejszy. Szczegółowo powyższy okres wyglądał następująco. 30 kwiecień i 1 maj. Potężny rozbłysk klasy M 9.53, który był najmocniej odczuwalny w przestrzeni naszej planety i w polach ludzi 2 maja. Dzięki tym energiom możliwe było kolejne przesunięcie stref komfortu u ludzi, wychodzenie do nowego, tym mocniej odczuwalne, czym większy opór ego umysłu przed zmianami i czym bardziej nieprzepracowane tematy lękowe. Między 3 i 5 maja seria kolejnych rozbłysków. Najpierw 3 maja mocniejszy rozbłysk klasy X 1.6.
Tym razem energie transformowały u ludzi układ oddechowy oraz w dalszym ciągu układ krwionośny. Potem 4 maja rozbłyski M9.1 oraz M83 plus szereg słabszych. Następnie 5 maja dwa bardzo mocne klasy X1.32 oraz X1.29. W tym okresie wielu ludzi mogło odczuwać zwiększoną potrzebę snu, odpoczynku oraz fizyczne zmęczenie ciała, które w tym czasie poddawane było naprawdę dużej liczbie procesów i zwyczajnie potrzebowało czasu na rekalibrację energetycznych ustawień tak, by móc w niedalekiej przyszłości przyjmować jeszcze większe dawki energii. Między 6 i 7 maja jeszcze mocniejszy rozbłysk klasy X4.52 i następujący po nim 7 maja rozbłysk klasy M8.3. Celem tej wiązki energii było oczyszczenie kolejnej warstwy niskowibracyjnych wzorców energetycznych z pól indywidualnych, a w konsekwencji z pola kolektywnego. Wielu ludzi mogło w tym czasie czuć smutek bez powodu. Jest to dość częsta odpowiedź ego umysłu na uwalnianie utrwalonych latami wzorców. Mrowienie górnej części ciała, do tego najmocniej odczuwalne w obrębie głowy. A do tego ogólne rozkojarzenie, rozproszenie na skutek przebodźcowania i senność, zmęczenie ciała. A 7 maja dodatkowo napór na czakrę korony, poczucie przeładowania energią, a nawet w skrajnych przypadkach nudności. Wielu ludzi w tym czasie miało bardzo żywe sny z kluczowymi postaciami z przeszłości. W takich przypadkach bardzo pomaga uziemianie się i spokojna aktywność fizyczna na powietrzu. Pomiędzy 8 i 10 maja. Dla odmiany 8 maja w godzinach porannych, czasu środkowoeuropejskiego, doświadczaliśmy bardzo lekkich i przyjemnych energii, które w godzinach popołudniowych zostały uzupełnione energiami krystalicznymi, dającymi odczucie niezwykle czystego powietrza, czystych zatok i ogólnej przejrzystości. Tego dnia miały miejsce kolejne dwa rozbłyski klasy X1 oraz następujących po nich w nocy 9 na 10 maja równie mocny rozbłysk klasy M9.7 oraz klasy X2.2 oraz rano 10 maja klasy X3.98. W konsekwencji tych zdarzeń 9 do 10 maja doświadczaliśmy najmocniejszych jak do tej pory energii przestrzeni kolektywnej. Na poziomie odczuć indywidualnych dawały one subtelne poczucie wirowania w całym ciele, najbardziej doświadczonego w układzie trawiennym. Między 11 a 12 maja. Zaczęło się od kolejnego rozbłysku klasy X5.9 11 maja, a 12 maja miały miejsce rozbłyski klasy M9 oraz X1. Energia dni poprzednich utrzymała swój poziom, choć zmieniła charakter, w moim odczuciu na różowo-fioletowy, niosący w sobie energię miłości bezwarunkowej oraz energię powodujące dalszy wzrost świadomości. Między 13 a 14 maja. I o ile 13 maja było dość spokojnie, o tyle już 14 maja wzrosła intensywność energii. Z najmocniejszym jak do tej pory rozbłyskiem X8.79. Najbardziej energie te były odczuwane w czakrze serca, ale promieniowało to także do czakry gardła, dając nawet uczucie krótkotrwałego palenia w gardle. Do tego doszło duże gorąco w całym ciele, połączone z mrowieniem w czakrze korony i górnej części pleców. Część ludzi mogła też odczuwać bolące, ociężałe całe nogi. W tym czasie miała miejsce synchronizacja z krystaliczną matrycą życia, co w najbliższych tygodniach przyniesie skok w poziomie świadomości kolektywnej oraz manifestację procesu łączenia energii i materii, tego co duchowe z tym co ziemskie. O samym łączeniu energii z materią na poziomie wzorca wspominałam już w raportach archiwalnych
Natomiast o materializacji tego procesu będzie jeszcze w niniejszym raporcie. Między 15 a 17 maja doświadczaliśmy bardzo lekkich energii nowej Ziemi. Warto też zwrócić uwagę, że energie takie zdarzają się coraz częściej i jednocześnie utrzymują przez dłuższe okresy. Ta tendencja będzie wzmacniana. Między 17 i 18 maja doświadczaliśmy kolejnej porcji energii połączonej z nocnym z 17 na 18 maja rozbłyskiem klasy M7, który celem było doładowanie energetyczne pól ludzi, które dosłownie przełożyło się na odmładzanie, zdrowienie ciała fizycznego. Jednak reakcje organizmów ludzkich na te energie były zróżnicowane, zależnie od możliwości przepuszczenia tych energii przez swoje ciało, a wynika to z linii czasowej. Najlepsze samopoczucie i postrzeganą witalność odczuli ludzie z linii wzrostowej i część istot z linii środkowej, będących już w zaawansowanym procesie własnego przebudzania. Zaś linia upadająca i część ludzi nadal nieprzebudzonych lub w początkowej fazie przebudzenia z linii środkowej mogła w tym czasie doświadczać mocnego zapadnięcia się, w cudzysłowie, własnego ego umysłu, problemy z percepcją, zawieszanie się, znieczulica emocjonalna, utrata sensu, a nawet przejawy agresji. Pomiędzy 19 a 21 maja. Celem schodzących energii było przygotowanie do uruchomienia procesów, o których napiszę w niniejszym raporcie. Na poziomie ciała dawały się odczuć zęby, nadwrażliwość, ból bez powodu oraz nogi, ból, bolące ścięgna, uczucie ociężałości. 22 maj. Rozpoczął się bardzo lekkimi energiami niosącymi wibracje zmiany i nowej rzeczywistości. Tutaj odczuwana była zwiększona motywacja do działania i subiektywne odczucie większej witalności z ciała. Odczucia te były zróżnicowane od poziomu osobistej wibracji. Czym wyższa osobista wibracja, tym odczucia mocniejsze. Punkt drugi. Największym procesem, jaki czeka nas w czerwcu, to kolektywne wejście w radykalnie wyższy poziom mocy. Dotyczy to jednak najpierw wymiaru indywidualnego, pojedynczy ludzie. Potem, a konkretnie w drugiej połowie czerwca, przełoży się na przestrzeń kolektywną. W praktyce oznacza to jeszcze szybszą manifestację zdarzeń w materii. I tu mała dygresja. Wielu ludzi poszukuje mocy. Chcą tej mocy mieć jak najwięcej. Moc, poza oczywiście szybką, aktualnie prawie natychmiastową już sprawczością, to jednak przede wszystkim duża odpowiedzialność za skutki tej mocy. Chcenie, w cudzysłowie, często jednak płynie z ego umysłu, a wtedy manifestuje się najczęściej jako siła, czyli przemoc, kierowana do otoczenia, ale także skierowana w swoją stronę. Prawdziwa moc bierze się z serca i wiąże się z pokorą oraz odpowiedzialnością. W zamian daje osobistą wolność, możliwość pełnej manifestacji zgodnie z wolą serca. Dostęp do większej mocy daje czyste własne pole energetyczne. Wtedy też moc ta ma charakter konstruktywny. Przynosi szybszą manifestację zgodnie z dobrem wszystkich zainteresowanych. Jeśli natomiast ktoś wchodzi z poziomu ego umysłu i chęci osobistych korzyści w wyższe pole mocy, wtedy de facto siły, wzmacnia w pierwszej kolejności u siebie to, co nie jest oczyszczone. Dobrą analogią jest jazda mocnym i szybkim samochodem. Jeśli ktoś nie umie dobrze jeździć, spowoduje stłuczki, to stłuczki te są mniej dotkliwe, gdy jeździ się samochodem wolnym o słabym silniku. Jeśli natomiast z tymi samymi umiejętnościami, a raczej ich brakiem, przesiada się do bardzo szybkiego i mocnego auta, konsekwencje stłuczek są najczęściej dużo bardziej dotkliwe. Kluczem tutaj jest pokora.
Z tego właśnie powodu wejście w wyższy poziom mocy dobrze by miało miejsce dopiero po procesach oczyszczania i uzdrawiania przestrzeni osobistej. Wtedy jest mocą konstruktywną. I ci, którzy procesy oczyszczania i uzdrawiania odrobili w swojej przestrzeni, było to powiązane z wcześniej schodzącymi energiami oraz najczęściej pracą własną w tym zakresie, będą teraz doświadczać zwielokrotnionych pozytywnych skutków swojej osobistej kreacji. Co więcej, po przesileniu letnim, po 21 czerwca, u ludzi rozpocznie się piękna manifestacja tego, co zostało prawidłowo ustawione w procesach w tym i całym poprzednim roku. Punkt trzeci. Wejście w wyższy poziom mocy w trzeciej dekadzie czerwca zaktywizuje u kolejnej grupy ludzi uśpione dotąd ich ekstrasensoryczne możliwości oraz dary urodzeniowe. W szczególności będą to zdolności poznawcze wykraczające poza percepcję pięcioma zmysłami, czakra trzeciego oka, oraz dary uzdrawiania, czakra serca. Jeśli więc ktoś niespodziewanie zaobserwuje u siebie zmiany w tym zakresie, warto otworzyć się na to, co nowe. Dary te są bowiem powiązane ze ścieżkami serca, o których pisałam w raporcie na kwiecień. U części ludzi będą podstawą aktywności zawodowej w najbliższej przyszłości. Dla przypomnienia, ścieżka serca ma dwa wymiary. Z poziomu duchowego związana jest z realizacją planu duszy na dane wcielenie. Zaś z poziomu ziemskiego odnosi się do wypełnienia tutaj własnego przeznaczenia w działaniach w rzeczywistości materialnej, w tym działań w obszarze zawodowym. Ścieżka serca jest też czynnikiem kluczowym, by mógł powstać kolektyw ludzki. To ona pozwala połączyć w działaniach ku wspólnemu dobru tak wielu ludzi o indywidualnych i odmiennych od siebie ścieżkach życiowych. Tym bardziej warto więc podążać za wewnętrznym głosem, działanie zgodne z osobistą strategią energetyczną i być otwartym na pojawiające się możliwości. Znakiem, że zmierza się we właściwym dla siebie kierunku, jest wewnętrzny spokój i radość połączone z głęboko zakotwiczonym poczuciem działania w prawidłową stronę. Uwaga, nie ma to nic wspólnego z myśleniem. Chodzi o odczuwanie. Punkt czwarty. Kolejnym procesem uruchamianym na skalę kolektywną w czerwcu, zresztą jego pierwsze objawy mogliśmy zaobserwować już w ostatnich tygodniach, to mocne kotwiczenie ludzi w materii. O ile do tej pory miał on charakter raczej jednostkowy i indywidualny, o tyle teraz przybiera skalę masową. Zakotwiczenie to jest niezbędne, by móc prawidłowo przepuszczać coraz wyższe i mocniejsze energie. Jest on także naturalnym wyrównywaniem tego, co do tej pory dokonało się w przestrzeni energetycznej, wzorce. Zatem stopień i poziom zakotwiczenia w materii będzie analogiczny do procesów, które dopełniły się w przestrzeni energetycznej u każdego pojedynczego człowieka. I tu mała dygresja. Ostatnie 4 lata przyniosły natężony proces budzenia się ludzi i skierowanie na duchowość, energię, przestrzenie subtelne, duchowe poszukiwania itd. Jednak by można było w pełni korzystać z tych dokonań, potrzebne jest dla równowagi mocne zakotwiczenie w materii. I na skalę globalną czerwiec uruchamia u ludzi właśnie ten proces, podobnie jak marzec przyniósł kody aktywacyjne do działań w materii. Popatrz raport na marzec 2024. Celem zakotwiczenia materii w materii każdego człowieka jest doprowadzenie do stanu równowagi na jego aktualnym poziomie rozwoju. U jednego więc może to być dosłowne uziemienie poprzez pracę fizyczną i kontakt z ziemią, u innego ciało i jego potrzeby, u jeszcze kogoś relacja pokazująca mocno ziemską stronę życia itd. Od poziomu świadomości natomiast zależy, jak to zakotwiczenie w materii się zamanifestuje. Czy jako przyjemne sytuacje i świadoma kreacja z serca, czy niespodziewane zdarzenia, które wymuszają reakcję.
Punkt piąty. To kotwiczenie materii w materii i równoważenie tego z procesami już dokonanymi w poprzednich latach przynosi jeszcze jeden proces, który zamanifestuje się w czerwcu. Jest on związany z większą uważnością i otwarciem się na potrzeby innych ludzi, szczególnie tam, gdzie występują nierówności lub krzywda społeczna. Zresztą temat pomocy to motyw najbliższych kilku lat, a teraz staje się bardziej widoczny. Dotyczy to zarówno skali indywidualnej, jak i wymiaru kolektywnego. Co więcej, wzrost poziomu świadomości spowoduje, że w czerwcu coraz mocniej będą widoczne tematy wolnościowe, a raczej uświadomienie sobie absurdu dążenia do nich poprzez walkę. Interesujące jest to, że centralnym ogniwem inicjującym ten proces będzie energia żeńska oraz kobiety, matki, które jako pierwsze podejmą ten temat i działania na rzecz zmian w tym zakresie. Jest to proces, który będzie wzmacniany przez kolejne lata. I tu też mała dygresja. Energia żeńska jest tą, która może zmienić i kształtować energię męską. I piszę to bez jakichkolwiek konotacji feministycznych. Uzdrowienie energii żeńskiej pociąga za sobą zdrowienie energii męskiej, wychodzenie z rozwiązań siłowych. I proces ten właśnie teraz rozpoczyna się w materii. Punkt szósty. Dopływ wysokowibracyjnych energii w maju spowoduje w czerwcu radykalny przeskok poziomu świadomości kolektywnej. Będzie to widoczne szczególnie w trzeciej dekadzie czerwca. Efektem tego procesu będzie bardzo duże zauważanie przez ludzi absurdów rzeczywistości 3D. Zresztą rzeczywistość 3D swoimi działaniami mocno też wesprze dostrzeganie tego, co do tej pory było mało dostrzegane. Szczególną rolę w tym zakresie będą miały po pierwsze mass media i kanały informacyjne, po drugie celebryci oraz kultura masowa, a po trzecie świat polityki. Dosłownie na każdym kroku będą widoczne niespójności i destruktywne wzorce działania. O ile dla ludzi, którzy przebudzenie mają już za sobą, procesy te nie wzbudzą większej reakcji, o tyle u tych dopiero budzących się może to być niemały szok poznawczy. W najbliższych tygodniach u wielu ludzi dosłownie zawali się ich świat wierzeń, przekonań czy dotychczasowych wartości. I te właśnie grupy ludzi będą wymagały wsparcia i pomocy od tych, którzy proces przebudzenia mają już za sobą. Punkt siódmy. Czerwiec to bardzo dobry czas na realizację własnych pasji, marzeń i otwarcie się na to, co nowe. Jeśli więc ktoś czuje, że w głębi duszy pragnie coś zrobić, ale głowa podpowiada daj spokój, to teraz jest właśnie najlepszy ku temu moment. Ponieważ w lipcu zbliżamy się do końca drugiej kwadry roku, dla przypomnienia rok energetyczny rozpoczyna się przed wiośniem. Czerwiec przynosi skumulowaną energię do działania w materii, a przestrzeń wspiera ten proces poprzez nagromadzenie różnego rodzaju okazji i możliwości, które pojawiają się, gdy tylko człowiek zaczyna podążać za własnym sercem. Działania zgodne z własną strategią energetyczną i autorytetem decyzyjnym, patrz profil psychologiczno-energetyczny. Okazje to takie energetyczne obszary, które pojawiają się, by wypełnić je działaniami, kreacją z poziomu serca. W ten sposób tworzy się nowa jakość matrycy energetycznej, a to z kolei zmienia w konsekwencji wibracje całego kolektywu. I tu mała dygresja. Tak właśnie tworzy się rzeczywistość nowej Ziemi, poprzez wysycenie jej wibracjami spełnienia marzeń i celów duszy pochodzącymi od pojedynczych ludzi, którzy mają już odwagę podążać za własnym sercem i pasjami. Nowa Ziemia nie jest jakimś bliżej nieokreślonym odległym lądem czy tworem, do którego zostaniemy przeprowadzeni przez wysoko zaawansowane cywilizacje czy też wybrańców losu.
Warto zwrócić uwagę na ten aspekt i przestać zasilać swoją energią iluzoryczne scenariusze rzeczywistości. Punkt 8. Czerwiec przynosi jeszcze jeden bardzo przyjemny temat związany z dużo większą otwartością na relacje. I nie chodzi tutaj wyłącznie o relacje partnerskie, ale ogólnie o większą towarzyskość, chęć kontaktu i wspólnego spędzania czasu, ale także wspólne działania w kierunku wspólnego celu, najczęściej określonych działań lub projektów zarówno w wymiarze prywatnym, jak i zawodowym. Ale interesujące jest to, że tym razem będzie to dotyczyło najczęściej zupełnie nowych relacji. W procesie tym w naturalny sposób przyciągać się będą ludzie o podobnych wibracjach, choć często kompletnie różni z poziomu ziemskiej rzeczywistości, którzy bardzo łatwo znajdą wspólny język i zadzieje się w bardzo łatwy i naturalny sposób. Tacy ludzie po prostu pojawią się w otoczeniu bez potrzeby poszukiwania ich z poziomu ego umysłu. Co prawda wspominałam o tym w poprzednich raportach, ale w czerwcu ponownie pojawi się temat radości i cieszenia się życiem. Doceniania tu i teraz w każdej najprostszej codziennej czynności, co jest możliwe, gdy pozwoli się, by życie wydarzało się przez człowieka. Można zaobserwować tutaj prostą prawidłowość. Czym więcej życia przepływa przez człowieka, czym bardziej jest on połączony z krystaliczną matrycą życia, tym więcej bezwarunkowej radości niesie on w sobie. Przykładem są choćby małe dzieci, będące w swoim naturalnym procesie rozwoju. I punkt 9 i ostatni. Podsumowanie raportu i wspólna kreacja na czerwiec. Cele dla pojedynczych ludzi. Pierwszy. Odpowiedzialne posługiwanie się własną mocą. Drugi. Świadome zakotwiczenie się w materii. Trzeci. Realizacja własnych pasji i marzeń. I czwarty. Większa otwartość na relacje społeczne z ludźmi o podobnych wibracjach. Cele dla kolektywu ludzkiego. Pierwszy. Większa kolektywna uważność na potrzeby innych. Drugi. Inicjatywa energii kobiecej w kierunku pokojowego tworzenia rozwiązań wolnościowych. Z miłością, Anna Architektura. Ania dodaje, zachęcam też do zapoznania się z wcześniejszym cyklem raportów energetycznych dostępnych na stronie architekturaosobowości.com. Nie tylko niosą one informacje, ale przede wszystkim kotwiczą u ludzi nowe energie i pozwalają utrzymać wyższy poziom informacyjny. Aniu, jeszcze raz dziękuję Ci za możliwość przeczytania, za Twoje raporty, za to, co robisz. Cieszę się, że mogę być częścią tego i czytać te raporty dla naszych widzów. Jednocześnie Wam chcę bardzo podziękować za piękny odzew na te raporty. Czekacie na nie, wiem to. Dlatego kiedy tylko do mnie taki raport dociera, przychodzi, staram się od razu, nie czekając, nagrać go, przeczytać i opublikować. Życzę Wam przyjemnego czasu odkrywania siebie w całym tym ciągu od maja do czerwca. Trzymajcie się. Cześć.